Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o Twojej energetyce, a w szczególności o Twoim bezpieczeństwie energetycznym. Zgodzisz się ze mną, że wszystko, co istnieje, jest formą energii, różni się tylko częstotliwością, sposobem uorganizowania tej energii. My też, jako część tego świata, jesteśmy istotami nie tylko fizycznymi, ale również energetycznymi. W pocie czoła zdobywamy tą energię, energię konieczną nam do funkcjonowania. Bardzo ważnym jest prawidłowe krążenie tej energii w naszych ciałach, powiedzmy, w naszych ciałach fizycznych, w naszych ciałach energetycznych. Prawidłowe funkcjonowanie tej energii, prawidłowa jej cyrkulacja, prawidłowy obieg decydują o Twoim zdrowiu, o Twoim samopoczuciu, również też wbrew pozorom o sytuacji zawodowej, o sytuacji materialnej. A więc zdobywasz tą energię, pracujesz nad tym, żeby prawidłowo działała, ale cóż, okazuje się, że większość tej energii jest marnowana. W jaki sposób? Źródła zewnętrzne, zarówno inni ludzie, sytuacje, kradną ci tą energię, wprowadzają dysfunkcję do jej obiegu w organizmie, sprawiają, że Twoja energia jest kierowana na realizację celów, których Ty wcale nie chcesz osiągnąć. Ciężko pracujesz, mało osiągasz. Dlaczego? Nieprawidłowe funkcjonowanie, nieprawidłowa cyrkulacja energii i brak tej energii. Powiem Ci, jak to się dzieje. Pierwsza rzecz to tak zwane wampiry energetyczne. Mówiłem już o wampirach energetycznych w filmie Rozmowy z toksycznymi ludźmi. Podałem nawet jedną sztuczkę na oszukanie takiego wampira. Natomiast czym są? Czym są te wampiry energetyczne? W skrócie, bez jakichś romantycznych otoczek, są to po prostu osoby o bardzo niskim potencjale energetycznym, które nie potrafią tej energii same wytworzyć, a więc czerpią je z innych. Tą energię czerpią z innych osób. W większości nie robią tego celowo, nie robią tego świadomie, po prostu ich ciała energetyczne tak już się przystosowały, wypracowały pewne metody zabierania ci energii. Doprowadzają do sytuacji, doprowadzają do zdarzeń, do twoich działań, które tą energię z ciebie pobierają, wysyłają do nich. Znasz na pewno takie osoby, po rozmowie z którymi czujesz się w całkowitym wyczerpaniu, w frustracji, bez siły. Jeżeli znasz taką osobę, to jest osoba, która zabiera ci twoją energię. Powtarzam, nie robi tego celowo, nie ma się nawet co wściekać, nie ma co mieć pretensji do tej osoby. To jest odruchowe. Na poziomie nieświadomym karmi się twoją energią. Przed takimi osobami należy się zabezpieczać. Ta sztuczka, którą podałem w tamtym filmie, jest dobra, jeżeli wiesz, że to jest taka osoba. Natomiast często pracy, nawet na ulicy, spotykasz ludzi, którzy ci twoją energię kradną. Bez twojej wiedzy, bez zaskoczenia, tu żadne sztuczki nie pomogą. Tu będzie się trzeba odpowiednio zabezpieczyć przed utratą energii. Kolejna sprawa. Tak zwane monstra energetyczne. Co to jest monstrum energetyczne? Jest to coś w rodzaju serwitora, o których mówiłem na jednym z poprzednich filmów. Jest to skupisko energii, które powstało, działa, ma na celu osiągnięcie konkretnego celu. To skupisko musi być zasilane energią. Powiedzmy na przykładzie, zbiera się kilku ludzi, których celem, marzeniem jest podróż kajakiem dookoła świata. Snują wspólne plany, poświęcają dużo energii na przygotowanie takiej podróży. Ta ich energia łączy się, kumuluje się w jakimś punkcie poza nimi. Wyszło, nie wyszło, nieważne, być może nie wyszło, może te osoby nawet zarzuciły ten pomysł, natomiast to skupisko energii istnieje. Nie jest już przez nich zasilane, a więc szuka energii. Szuka osób o podobnym sposobie myślenia, o podobnych celach i ciągnie z ich energię. Nagle chciałeś wielkiej przygody w górach. Nagle w pewnym momencie okazuje się, że chcesz podróży kajakiem dookoła świata. To znaczy, że zostałeś pochwycony
przez to monstrum energetyczne, przez to skupisko energii, które jakąś energią musi żyć, musi pobierać tę energię z zewnątrz. Cóż jeszcze? Złe oko. Złe oko to nie jest już zabieranie energii, to jest powodowanie fałszywej, złej cyrkulacji energii w twoim organizmie. Tu też rzadko zdarza się, że ludzie robią coś świadomie. Złe oko jest to osoba o dużym potencjale energetycznym, ale nieprawidłowej cyrkulacji. Przy nieprawidłowej cyrkulacji ta osoba pełna jest frustracji, złości. Patrząc na ciebie, myśląc, o jaki zadowolony. A czy ona myśli, że taka piękna znowu? To jest nie tylko myśl, to jest siła. Posyła ci potężny, negatywny ładunek energetyczny w tym momencie. Posyła ten ładunek, który zakłóca twoją wewnętrzną pracę energetyczną, zakłóca twój obieg energetyczny. Jeżeli spotkasz dziennie kilka takich osób, jeżeli otrzymasz kilka takich ciosów energetycznych, cyrkulacja twojej energii jest całkowicie zaburzona. Możesz zacząć chorować, przewrócić się, coś się może nie udać w pracy. Z tym też można pracować, przed tym też można się zabezpieczyć. O tym będziemy mówili później. Ogólnie łapiemy energię innych ludzi. Im bardziej jesteśmy rozwinięci, im wyższy jest nasz poziom mentalny, tym bardziej jesteśmy otwarci na energię z zewnątrz. Łapiemy myśli innych ludzi, które włączają się w nasz system energetyczny i nasza podświadomość odbiera to jako nasze myśli. Łapiemy emocje innych ludzi, które też według naszej podświadomości stają się naszymi emocjami. To bardzo zakłóca naszą pracę, bardzo zabiera nam energię, ponieważ realizujemy myśli, realizujemy emocje, wkładamy wysiłek w realizację planów czy zwalczanie negatywnych emocji innych osób. Nie bez przyczyny często ludzie wyjeżdżają na łono natury, wracają zrelaksowani, wypoczęci. Dlaczego tak się dzieje? Samo obcowanie z naturą, samo patrzenie na naturę też, ale wyrównywany, regulowany jest obieg energii w organizmie. Natura ma prawidłowy obieg energii. Tu nie ma żadnych zakłóceń. Nie ma tych wielotysięcznoletnich zaburzeń, jakie powstały w świecie ludzi. Natura jest czysta, obieg energii w naturze jest prawidłowy. Przebywając na łonie natury, automatycznie dostosowujemy nasz obieg energii do tamtego. Jesteśmy spokojniejsi, jesteśmy zdrowsi, jest nam lepiej. Ale nie da się tak. Nie da się tak na stałe. Przeważnie większość z nas, tak jak i ja, żyjemy w wielkich miastach. Żyjemy w wielkich miastach, które są skupiskiem ludzi. Coraz większy tłok, coraz gęściej, ale nie tylko fizycznie. Również energetycznie. Emocje, myśli innych ludzi bez przerwy nas uderzają. Bez przerwy wchodzą w naszą strefę energetyczną. Odbieramy je jako własne, poświęcamy im uwagę, pozwalamy zabrać sobie siłę, albo zabieramy się do realizacji celów, które zupełnie nie są naszymi celami. Temu należy przeciwdziałać. Można temu przeciwdziałać. Zauważ jeszcze jeden taki przykład. Udało ci się coś w pracy. Zrealizowany projekt, pochwała przełożonego, szansa na podwyżkę. Wracasz w szczęśliwości do domu. Wsiadasz do autobusu, wychodzisz, wszystko jest nędzne, marne, bez sensu. Co się stało? Obok ciebie w autobusie siedział ktoś, komu się nie udało. Kto dostał okrzan od szefa? Komu nie wyszedł tenże projekt? Ktoś, kto jest zagrożony utratą pracy? Jego emocje zlały się z twoimi. Przyjmujesz te emocje jako swoje. Ileż wysiłku, ile energii musisz poświęcić na to, żeby te emocje zwalczyć. Szkoda twojej energii. Naprawdę
podaje zresztą w innych filmach sposoby na przypływ energii, na zwiększenie energii, na regulację prawidłowego przypływu i szkoda twojego wysiłku, żeby go marnować. Musisz się nauczyć przeciwdziałać. Musisz się nauczyć przeciwdziałać utracie energii, zaburzeniom energetycznym. Musisz nauczyć się przeciwdziałać realizacji celów, które nie są twoje. Jak to zrobić? Powiem ci o tym w następnym filmie. Nie dlatego, znaczy też nie chciałbym przedłużać tego filmu w nieskończoność do 20-30 minut. Nie masz na pewno tyle cierpliwości i nie dlatego, żeby cię zaciekawić i zachęcić do obejrzenia następnego filmu, nie. On będzie ważny, ale nie o to chodzi. Chciałbym, żebyś przez te kilka dni, które dzieli nas od następnego filmu, zwrócił uwagę na zewnątrz, na to, co się dzieje, na przepływ energii, na emocje innych ludzi, jak działają na ciebie, na twoje emocje, czym są wywołane, z czego wynikają, na nagłe utraty sił, czym mogą być spowodowane. Potem będzie ci dużo łatwiej wprowadzić zabezpieczenia, kiedy chociaż trochę oswoisz się z tym przepływem energii. Zrób to. Zapraszam cię do obejrzenia następnego filmu, na którym dowiesz się, jak chronić swoją energię. Zapraszam cię również do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam do subskrypcji kanału. Tyle na dziś. Do zobaczenia.